Dlaczego mi pomogłaś? Może mi na tym zależy? Poza tym tu nie chodzi o ciebie. No, nie tylko o ciebie. Jeśli tu pracowałaś, dlaczego nie próbowałaś tego powstrzymać? Myślałam, że tak właśnie trzeba, że to będzie dobre dla całego Związku Radzieckiego. Kiedy zrozumiałam, co tu się dzieje naprawdę, musiałam zaczekać na odpowiednią chwilę. Z Wiktorem zaryzykowaliśmy wszystko i resztę już wiesz. Dobra, dalej. Obiekt testowy nie wychodzi z nimbą. Natychmiast przekaźniki. Hej, majorze. Nic mi nie jest. Ostatnio głowa mi pęka i widzę różne rzeczy. Taka robota, rozumiesz? Nie będzie wolno. Niczego nie będziecie pamiętać. Halucynacje to poważna sprawa. Cóż, jestem neurochirurgiem, zapewne mogę pomóc. Jeśli wszystko pójdzie dobrze. Nie, dzięki. Wystarczy urlop. To znaczy, o ile wszystko dobrze się skończy. No dobrze. Słuchaj, w sprawie Wiktora... Co? A miałeś wybór? Mogłeś się zachować inaczej? Powiesz mi teraz, że jest ci przykro? Co? Jest mi przykro. Cóż, mnie nie. Powinno być, ale... Wiktor... To był jedyny możliwy rezultat. Wtedy już nawet nie był sobą. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie czuję się zbyt komfortowo przy tych ludziach. Cóż, poczekaj. Wkrótce to wydarzy się w całym Związku Radzieckim, a potem na całym świecie. Wtedy zobaczysz, jak wszyscy są odzierani z wolnej woli. Wiesz, wolna wola wcale nie znaczy, że ktoś nie będzie szują. Próbujesz usprawiedliwić potworności? Potworności? Jakie potworności? Jeśli to ochotnicy przyszli tu z własnej woli. Nie mam z tym nic wspólnego. Jesteś potworem! To się zgadza. Wystarczy. Nie mam teraz czasu na pogaduszki. W porządku. Miłego oglądania. Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. No i co, idziemy za Lariską. Idziemy za Lariską. Co nam jeszcze powiesz, koleżanko? Ja powiem wam, że wstałem 10 minut temu. Dlatego mam taki głos jeszcze przy okazji. Niedojebany. Lutowanko. Dawaj mnie lutować. Co tam odkryjemy? Nic. Standard. Nic ciekawego przynajmniej. No i kochani, powoli się zbliżamy chyba do końca gry. Powoli się zbliżamy do tej końcówki. Atomic Heart. Mam nadzieję, że jeszcze będą kroić poligony. Wiem, że cię to nie. Dobra, tylko takie. Tu jeszcze było coś do czytania z tej strony. Co się dzieje z tym zamkiem? Jekaterino, co tu się do diabła dzieje? Dlaczego drzwi nie przyjmują mojego hasła? Natychmiast to naprawcie. Nie mogę wejść do miejsca pracy. Dane usunięte. Zarchiwizowana rozmowa 24. Towarzyszył Sieczenow. Dziś rano w laboratorium towarzysza Zacharowa wybuchł pożar. Profesora znaleziono martwego w gabinecie medycznym. Oględziny nie pozostawiają wątpliwości. Towarzysz Zacharow bez upoważnienia wykorzystał zdalnie sterowane roboty medyczne do przeprowadzenia procedury neurochirurgicznej. Jego szczątki są poddawane analizie. Oczekuję na wasze rozkazy. Dane usunięte. Na prośbę M. Stockhausena o tej wiadomości dołączono nagranie rozmowy między D. Sieczenowem a W. Pietrowem. Towarzyszu Sieczenow, interfejs kolektywu należy przekonfigurować, żeby sterował tylko robotami. Nie pozwolę, żeby wykorzystano go do kontrolowania ludzkich umysłów. Wiktorze, jesteśmy ludźmi nauki. W zakładzie nie ma miejsca na emocje czy politykę. Wykonaj rozkaz. Słuchajcie, towarzyszu Sieczenow, nie mam problemu z tym, że jakiś mądry intelektualista wyznacza kierunek rozwoju ludzkości. Mam problem z tym, kogo widzicie jako demiurga. Chodzi więc o osobiste relacje. Kto wam powiedział, że jesteście najgodniejsi ze wszystkich, a? Kto dał wam władzę nad biegiem historii? Uważacie się za lepszych od reszty?
Widzę, że udzielił ci się romantyczny melodramatyzm teatru. Mam rozumieć, że odmawiacie wykonania bezpośredniego rozkazu? Owszem. I co teraz? Zabijecie mnie? Wiktorze, nie wiem, co o mnie myślisz, ale nigdy nie uciekłbym się do tak prymitywnego czynu. Jak widać. Dobra, już mamy wszystko zrobione, tylko tam chyba coś było. Tam coś jest. Czemu nie możemy biegać? Halo? Co tu się dzieje? Tam nie wejdziemy. Tam była jakaś skrzynia. A tu nie wejdziemy. Lipa. Idziemy. Nie idziemy. Nie idziemy. Pani droga. No jak nie da się wejść? Tam są rzeczorki. Kurde. Tam nie wyjdziemy. Dobra, trudno. Idziemy dalej. Cholernych halucynacji. Widzisz przed oczami kolorowe plamy? Czy postrzeganie tego świata się zmienia? Dokładnie. Wiesz, o co chodzi? Wkraczałeś do limbo, ale tego nie da się powstrzymać. Jak to przerwałeś? Nie wiem. Jakby wzywał mnie kawałek polimeru. Wygląda jak duża kropla. Tutaj, wprost nad nami. Widzisz go? Nic tam nie ma. Jak to? Przecież ja go widzę. Cholera, już go nie ma. To są tylko halucynacje. Efekt uboczny operacji, którą przeszedłeś. Reakcja uszkodzonego mózgu na obecność implantu neuropolimerowego. O czym ty w ogóle mówisz? Jakiego implantu? Zaczenow nic ci nie powiedział? Naprawdę nie wiesz, co się z tobą dzieje? Charles, ty wiesz, co jest nie tak z moją głową? Nie wykrywam żadnych zmian wewnętrznych, majorze. Ale wasz implant polimerowy Woschod odbiera niezidentyfikowany strumień danych zewnętrznych. Co to za interfejs? Z kim ty rozmawiasz? Nazywają to czatującą rękawicą. To jest SIV rękawicy polimerowej. Nieważne! Charles, co ty wygadujesz? Charles? Czekaj, Charles. Jakie dane? Jaki implant polimerowy? Implant polimerowy Woschod powstał na podstawie danych z eksperymentów przeprowadzonych przeze mnie i Dmitra. Co? Przez ciebie? Dlaczego nazywasz doktora Seczenowa Dymitrem? Kim ty jesteś? Towarzyszu majorze, trudno to wyjaśnić. Ja... Charles, czemu nagle trzeszczysz? Co tu się do cholery dzieje? Weź się w garść, majorze. Jeśli jest tak, jak myślę, powinnam teraz uzyskać dostęp do archiwum. Tam będą zapisy na twój temat. Proszę podać nazwisko i osobisty kod dostępu. No skurwa mać. Dane nieprawidłowe. Dobra, włamie się. Nie tak szybko. Imię Hariton Zacharow. Kod puszek. Dane prawidłowe. Odblokowano dostęp. Charles, jesteś tam? Nic. Nic. To czym jest Charles? Mówiąc krótko... Twój Charles to profesor Hariton Zacharow. Faktycznie krótko. Jak to możliwe? Profesor Zacharow pracował nad podsystemami kolektywu i nad modułem. Tym, który wszczepiono tobie. Powiedziano nam, że przeprowadził liczne eksperymenty na sobie. Efekt był katastrofalny i niespodziewany. Na sobie? Kompletnie zgłupiał czy co? Och, zdecydowanie nie był głupi. Zacharow był mizantropem z obsesją na punkcie nauki. Podejrzewam, że wcale nie zależało mu na własnym ciele. Kiedy się zorientowałaś, że Charles to Zacharow? Dosłownie przed chwilą. Kiedy się wyłączył. Nie miałam pojęcia, że Seczenow ukrył jego świadomość w twojej rękawicy. To ta nazwa Charles dała mi do myślenia. A więc Charles nie jest już osobą, tylko urządzeniem?
Nie wiem, bardzo możliwe. Tylko, że to urządzenie bazuje na paradygmacie i doświadczeniach jednego z największych geniuszy Związku Radzieckiego. I po co on Sechenovowi? Sechenov nie pozbyłby się czegoś, co może wykorzystać. Łatwiej mu dostosować wszystko do własnych potrzeb. Pewnie już to zauważyłeś. Zabawne jest, że chyba się zaprzyjaźniłeś z tą rękawicą. No, sporo razem przeszliśmy. Mam uczucia, wiesz, jako żywa osoba. On też. On już nie. Jak możesz o tym mówić z takim spokojem? Dla mnie Hariton Radionowicz od dawna już nie żyje. Już opłakałam jego śmierć. Poza tym jestem naukowcem. I bardziej niż śmierć niepokoi mnie mieszanie ludziom w głowach. Jak się tam dostaniemy? Stały dostęp do archiwum ma niewielka grupa osób. Sechenov, dyrektor Akademii Lebiediew i Zacharow. O czym właśnie mi przypomniałeś? Puszek? Co byśmy zrobili, gdyby hasło nie zadziałało? Nie wątpię, że rozbiłbyś drzwi gołymi rękoma. Ale poszczęściło nam się i archiwistka uważa mnie za doktora Zacharowa. I teraz dowiemy się całej prawdy o tobie. Chodźmy. Witajcie, Haritonie Zacharowie. Jaki temat interesuje was dzisiaj? Agent P3, prywatne dokumenty. Znaleziono w archiwum 42 nagrania audio. Od którego chcesz zacząć? Wszystko mi jedno. Wybierz którekolwiek. Co my tu mamy? Aha, dobra, to jest audio. Zaraz, bo ja tu widzę dużo lutowanka. Pierw. To prawda, żadnych schematów raczej nie znajdziemy, ale... W ogóle dzisiaj odcinek będzie raczej taki... przegadany przez cutscenki i różne inne tego typu rzeczy, więc... Dobrze, że w sumie mało mi się będziecie słyszeć. Nie mogę skakać. Nie, pozbawili nas umiejętności skoku. Dobra, ale tak. Pierw. Jeszcze z lutowanką. Pierw sobie oczywiście poczytamy moim pięknym, porannym głosem. W ogóle położyłem się znów o godzinie chyba w 3:30. Powiem wam szczerze, że po prostu już nie daję rady. Jeszcze muszę nagrać 6 odcinków na weekend. Ciekawe, czy Atomic Heart będzie miał jeszcze tych 6 odcinków. Dobra. O ja pierdziela, ile tego będzie? Ostatni list. Hipotetycznie dzięki dzisiejszemu odkryciu suplementarnego bifotonowego splątania kwantowego mogę wysłać tę wiadomość w przeszłość. Powiedzmy 30 lat wstecz. Do siebie, siedzącego przy tym samym terminalu. Mogę na przykład napisać do siebie wiadomość z datą 9 czerwca 1955 o treści: uciekaj, robot się zbuntowały, ratuj się. Niestety to tylko teoria. Tak właściwie to jeszcze dość daleko nam do skutecznej komunikacji z przeszłością. Zatem będę musiał nosić wspomnienia tego dnia aż do mojej śmierci za 63 lata. Dane usunięte. Po incydencie mózg Plutona nie mógł już przyjąć implantu polimerowego Iskra. Dlatego też zaprojektowałem dla niego podobne rozwiązanie polimerowe pod nazwą Woschod. Hariton, niech spoczywa w pokoju, byłby zadowolony, że jego projekty się nie zmarnowały. Ocena numer 500. Dosyć nowa. Po regulacji neuronowej i zainstalowaniu modułu Iskra, Pluton wraca do siebie. Nie pamięta swojej żony, wydarzeń w Bułgarii, ani żadnych innych wskazanych przez was informacji. Znajduje się w niebywale chwiejnym stanie psychologicznym i emocjonalnym. Jako aktywny agent Argentum jest już zdolny do służby. Oczekuje na wasze rozkazy. PS. Niestety na kluczowym etapie regulacji jeden członek personelu wyraził współczucie wobec agentów i określił ich stan po powrocie z tamtych wydarzeń jako skwary. To wyrażenie stało się odtąd nierozerwalnie związane z tłem psychorytmicznym i emocjonalnym agenta. W razie konieczności możemy dokonać kolejnej regulacji w celu skorygowania tej lingwistycznej osobliwości, ale zajęłoby to trochę czasu. I skwary są właśnie od tego.
Dobra, tylko tak róbmy to po kolei, żeby się nie pogubić. Teraz tu. Znowu oszukujesz. Zatopiłeś mi lotniskowiec E2. Zatopiłeś moją łódź podwodną D8. To widzę, że ta sama osoba pisze. Co ty, głupi? Skoro miałeś topienie na 10, to na B10 nie mogło być niczego. Zapomniałeś, że statki nie mogły się stykać, czy będzie jak ostatnio? Powariowaliście? Naprawdę myśleliście, że na górze nie widać, co wy tam wyprawiacie? Dlaczego wykorzystujecie przestrzeń roboczą do grania w statki? Mówili mi, żeby nie dawać braciom Klimow pracować razem, ale nie posłuchałam. Jeśli to się powtórzy, jednego z was tu zatrzymam, drugiego skieruję do sadzenia ziemniaków w Wawiłowie. Wyrazłeś mi do roboty. Do archiwizacji. Towarzyszu Klimow, czy naprawdę chcecie otrzymać dane dotyczące alternatywnych historii, w której trzecia rzesza nie zdołała opracować rakiety V2? Chcecie wiedzieć, jak zmieniłby się świat? W porządku, powiem wam. Nie zmieniłby się. A wiecie dlaczego? Ponieważ opracowywanie nowej broni nie bez powodu nazywa się wyścigiem zbrojeń. Skoro jest to wyścig, to znaczy, że ktoś musi go wygrać. W naszej rzeczywistości wygrali go Niemcy, chociaż niewiele im to pomogło. Ale Amerykanie deptali im po piętach. Tak samo jak my i Brytyjczycy. Tak, V2 miał ogromny wpływ na późniejsze projekty rakiet i program kosmiczny, ale jej powstanie było tylko kwestią czasu. Potraficie mi powiedzieć, kto wynalazł radio? Popow? Makaroni? Hertz? Tesla? Wiecie, co jest naprawdę ciekawe? To by się stało, gdyby cholerne szkopy nie stworzyły tej swojej zarazy i nie wybiły połowy ludności świata. Odtąd proszę nie zawracać głowy działowi przewidywań dziecinnymi pytaniami w stylu: kto by wygrał, rekin czy niedźwiedź? PS. Oczywiście niedźwiedź. Radio przyszłości do archiwum. Publikacja Lebiedowa. Fragmenty. W odpowiedzi na pytania osób, które interesuje radio przyszłości. Tak, naprawdę możemy odbierać transmisję z przyszłości. Dosłownie. Jak to działa? Jeśli ktoś czytał moje poprzednie publikacje, sam na to wpadnie. Ale nie interesują was technikalia, prawda? Interesuje was to, co może wam dać. Chcecie wiedzieć, czy możecie kupić los na loterii z pewną wygraną albo uniknąć nuklearnej zagłady. Mam rację? To nie takie proste. To, co słyszymy, to prawdopodobna przyszłość. To, co może się stać za 10, 30 czy 50 lat, zależnie od tego, co się dzieje obecnie. Ale nigdy, podkreślam, nigdy nie usłyszeliśmy dwa razy tej samej transmisji. Tydzień temu, w roku 1989, Związek Radziecki się rozpadł i przestał istnieć jako kraj. Dziś rano usłyszeliśmy wstępne wystąpienie pierwszego sekretarza partii komunistycznej z roku 1999. Jednego dnia odebraliśmy komunikat alarmowy o odpaleniu pocisków jądrowych w roku 1976. Byłem przerażony. Przyszłość jeszcze nie istnieje. Zapamiętajcie to. Możemy tylko nasłuchiwać ech nieskończonej kwantowej multiwariacji i wydobywać z nich najczęściej występujące tendencje. To, co stanie się jutro, jest całkowicie w waszych rękach. Zarchiwizowana rozmowa 9. Do profesora Zacharowa. Od profesora Zacharowa. Występek jest stanem fizjologicznym. Opus magnum, opium dla mas, Biblia. Wykazuje to wyraźnie, choć pośrednio. Człowiek nauczył się występku nie po zjedzeniu mistycznego owocu, ale po poznaniu samego siebie. To ciało dyktuje nam występek. Chcemy się rozmnażać, zatem zostaliśmy gwałcicielami i zboczyńcami. Chcemy jeść, zatem kradniemy pieniądze i jedzenie. Pragniemy przyjemności, zatem otaczamy się pozbawionym sensu luksusem. Człowiek nie poddaje się sam występkowi. Pcha go do niego jego ograniczona, prymitywna powłoka potrzebująca jedzenia, seksu, narkotyków i opieki. Tylko geniusz czystego intelektu może oświecić ludzkości drogę naprzód, albowiem człowiek nie jest ciałem, jest sposobem myślenia. Okej, teraz jeszcze tamte dwa. Pomyślna linia czasowa. Archiwum Akademii. Dział przewidywań. W świetle aktualnych pomyślnych tendencji spodziewamy się w najbliższej przyszłości następujących fundamentalnych przełomów. 59. Upowszechnienie reakcji jądrowych w niskich temperaturach. Koniec epoki ropy i gazu. Prawdopodobieństwo 87%. 61. rok. Pełnoprawne klonowanie ludzi. Prawdopodobieństwo 100%. 67.
Przewiezienie marsjańskiego regolitu na Ziemię. Prawdopodobieństwo 64%. 70 rok. Zamknięcie ostatniej kopalni węgla. Koniec epoki stachanowskiej. Prawdopodobieństwo 96%. 71 rok. Połączenie wszystkich planet jednolitą siecią komunikacyjną. Prawdopodobieństwo 45-87%. 72 rok. Zniszczenie broni jądrowej. Prawdopodobieństwo 13%. 75. Pierwszy hotel kosmiczny i turystyka kosmiczna. Prawdopodobieństwo 69%. 80 rok. Koniec obrotu pieniężnego w Związku Radzieckim, państwach sprzymierzonych i niektórych krajach Zachodu. Zastąpienie dolara amerykańskiego megawattogodzinami. Prawdopodobieństwo 50%. Niepomyślna linia czasowa. Archiwum Akademii Dział Przewidywań. Dla aktualnych niepomyślnych tendencji spodziewamy się w najbliższej przyszłości następujących zagrożeń. 51. Skok przestępczości wśród obywateli z uwagi na większą ilość wolnego czasu. Prawdopodobieństwo 32%. 68 rok. Pogłębienie różnic społecznych i gospodarczych między krajami zrobotyzowanymi i niezrobotyzowanymi. Pojawienie się krajów poza nawiasem. Prawdopodobieństwo 43%. 72. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych wśród mniejszości narodowych, a także żądza zemsty oraz odrzucenie wartości panhumanistycznych. Prawdopodobieństwo 98%. 74. Wzrost zagrożeń epidemiologicznych, przeludnienie krajów poza nawiasem, zmniejszenie liczby ludności w krajach zaawansowanych, takich jak państwa europejskie, ZSRR czy Chiny. Prawdopodobieństwo 59%. 76. Załamanie szkolnictwa, degradacja nauk humanistycznych, segmentacja specjalizacji technicznych. Prawdopodobieństwo 33%. 78. Zmniejszenie chęci nauki wśród ludności krajów zaawansowanych. Skrócenie okresu koncentracji, skupienie na niewielkich dozach informacji. Prawdopodobieństwo 99%. 79. Wzrost religijności, fundamentalizmu religijnego oraz terroryzmu. Prawdopodobieństwo 71%. 80. Skrajne represje w krajach postępowych, spowolnienie procesów legislacyjnych, wzrost absurdalności wprowadzonych przepisów, sprzeciw wobec wolności myśli i sumienia wśród obywateli. Prawdopodobieństwo 100%. 80. rok. Załamanie się przemysłu wskutek awarii technicznych. Prawdopodobieństwo 68. rok. 68%, przepraszam. Zarchiwizowana rozmowa. Od Wawiłowa do dane usunięte. Re-Nailowie. Barsz jest bardzo aktywny w ciele Anny, ale nie jest jeszcze gotowy na reprodukcję. Jeśli zaś chodzi o jej męża, wykorzystajcie w pełni jego potencjał. Nie możemy tracić członków personelu. Przeprowadźcie niezbędne zabiegi i umieśćcie go w szpitalu pod nadzorem. Ten eksperyment jest zbyt niepowtarzalny. Ta roślina potrafi się rozmnażać tylko w jeden sposób. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zaczynać od zera. Okej. Okay. To dopiero połowa. Chcesz umrzeć? To archiwum materiałów drukowanych, dział wydawniczy. Jesteś gotowy umrzeć? Ciebie właśnie szukamy. Rzecznik prasowy. Pomimo nieustannych postępów jedno pozostaje jasne. Lot na czerwoną planetę jest ryzykowny i niebezpieczny. Dziennikarz. Kim są ludzie, którzy w imieniu nas wszystkich zaniosą światło ludzkości na Marsa? Rzecznik prasowy. Pierwsze podróże na Marsa będą raczej bardzo, bardzo niebezpieczne. Ryzyko śmierci będzie bardzo wysokie. Ale nic na to się nie poradzi. Jesteś gotowy umrzeć? Ciebie właśnie szukamy. Dziennikarz. Jak najlepiej opisać tę misję? Rzecznik prasowy. Moim zdaniem to najbardziej inspirujące przedsięwzięcie, jakie można sobie wyobrazić. W życiu powinno chodzić o coś więcej niż tylko rozwiązywanie codziennych problemów. Kiedy budzimy się rano, powinniśmy myśleć o przyszłości z radością. Powinniśmy czerpać z tego inspirację i kochać życie. Krótkowzroczność. Do archiwum materiałów drukowanych. Zgodnie z prośbą przejrzałem zbiór absurdalnych cytatów przedstawicieli burżuazji, które na przestrzeni lat zostały całkowicie ośmieszone przez postęp i radziecką naukę. 76 rok. Ten cały telefon ma zbyt wiele mankamentów, by na poważnie rozważać go jako środek komunikacji. William Orton, prezes Western Union. Amerykanie potrzebują telefonów, my nie. Mamy mnóstwo posłańców. Sir William Price, naczelny inżynier brytyjskiej poczty. 1889.
Zabawy z prądem przemiennym tylko strata czasu. Nikt nie będzie tego nigdy używał. Thomas Edison. Wywalcie to. Nie chcemy się nabijać z Edisona. 1921. Nie sposób wyobrazić sobie, że to bezprzewodowe pudełko muzyczne przedstawiało jakiekolwiek wartość handlową. Kto chciałby płacić za wiadomość wysłaną do nikogo konkretnego? Partnerzy Davida Sarnoffa w odpowiedzi na jego prośbę o zainwestowanie w radio. Pamiętajcie, że radio zostało wynalezione przez Aleksandra Popowa. 1926. Chociaż teoretycznie i technicznie stworzenie telewizji jest możliwe pod względem komercyjnym i handlowym, jest to nie do pomyślenia. Lee DeForest, wywalcie to. Naszych obywateli nie obchodzi sukces komercyjny czy finansowy. 1932. Nie ma żadnej podstawy, by stwierdzić, że energetyka jądrowa będzie kiedykolwiek możliwa. To by znaczyło, że człowiek nauczył się rozszczepiać atom. Albert Einstein. Bardzo dobry, ale upewnijcie się, że naprawdę to powiedział, bo inaczej będzie jak w jego zagadce. 1936. Rakieta nigdy nie zdołała opuścić atmosfery ziemskiej. New York Times. To jest zwyczajnie wspaniałe. W ich pierwszym wydaniu. Robotnicy zawsze byli i zawsze będą, a roboty są tylko przejściową modą. Henry Ford. Telewizja nie zdała się utrzymać na żadnym rynku więcej niż pół roku od wejścia na niego. Ludzie szybko się znudzą, gapieniem co wieczór na pudło ze sklejki. Dary Zanuck, producent i jeden z założycieli 20 Century Fox. Tego nie jestem pewien. Nie publikujcie, póki partia nie dopracuje stanowiska względem programów rozrywkowych. 1949. Podczas gdy taka maszyna obliczeniowa jak ENIAC, pierwszy komputer, ma obecnie 18 tysięcy lamp próżniowych i waży 30 ton, komputery przyszłości będą mogły mieć zaledwie 1000 lamp i może uda się zejść z ich wagą nawet do 1,5 tony. Popular Mechanics. Dobre, ale przetłumaczcie nazwę Popular Mechanics na rosyjski zamiast zostawiać ją po angielsku. 1951. To praktycznie niemożliwe, by satelity komunikacyjne mogły dostarczać lepszą łączność telefoniczną, telegraficzną, telewizyjną czy radiową na terenie USA. T. Cavern, komisarz FCC. Podkreślcie, że może oni nie potrafią, ale my jak najbardziej. 1955. Nie ma żadnego powodu, by ktokolwiek miał w domu komputer. Ken Olsen, założyciel Digital Equipment Corp. O, krótkowzroczność, dokładnie. Jezu, ile to jest czytanie, trochę przesadzają z tym. Będzie cały odcinek czytania. Do archiwum materiałów drukowanych. Nieznane osiągnięcie Andrija Rasjanskiego. Przez wiele lat w kręgach nauki radzieckiej nazwisko Rajanowskiego było wypowiadane z pogardą i niechęcią. Jako że był idealistą i kapitalistą, który zbiegł ze Związku Radzieckiego, a do tego głośnym krytykiem władzy partii oraz ideałów komunizmu, nie było najmniejszej możliwości utrzymywania z nim dobrych stosunków. Później jednak, kiedy podobno przejrzał na oczy i dostrzegł fałszywość amerykańskich ideałów, zmienił retorykę, a wraz z nią swój stosunek do macierzy. Nie trzeba podkreślać, że na Zachodzie wywołało to wielkie oburzenie, a w ojczyźnie Rajanowskiego niekłamaną radość. Obecnie Andrzej Rajankowski z pomocą inżynierów oceanicznych z Sachalinu pomyślnie doprowadził do końca swój projekt podwodnego obiektu mieszkalnego i jest uznawany za prawdziwego przyjaciela radzieckiej nauki oraz zakładu 3826. Dzięki za ryby. Nie trzeba chyba podkreślić, że zakrojone na szeroką skalę projekty mające na celu podbój kosmosu i skolonizowanie innych planet są godne pochwały i szacunku. Człowiek zawsze sięgał do gwiazd. Bądźmy jednak szczerzy, tam nic nie ma. Kosmos to zimne, puste, niezdatne do zamieszkania miejsce, które nie kryje żadnych tajemnic. Czekają nas tam wyłącznie zasoby i połechtanie ludzkiego ego. Nasz dom to zupełnie inna sprawa. Mam na myśli Ziemię, a konkretnie oceany. O ich głębinach wiemy mniej niż o drugiej stronie Księżyca. Według dostępnych danych ludzkość zbadała zaledwie od 2 do 5% oceanów. Ewolucja nie pomoże nam w kosmosie, ale pod powierzchnią wód może ukazać swój prawdziwy potencjał. Ten artykuł przybliża potencjalne korzyści z badania i podbojów oceanów. Mówiąc wprost, jaki jest sens lotów w odległe zakamarki przestrzeni kosmicznej, kiedy nasza ojczysta planeta wciąż kryje więcej tajemnic niż dowolna inna? Ewolucja? Nie, rewolucja. Czas przyznać, że z oszałamiającą prędkością pędzimy na spotkanie przyszłości. Nasza machina naukowa działa z pełną wydajnością, a najbardziej utalentowani radzieccy obywatele dniem i nocą pracują, by wesprzeć marsz postępu. A
ale co z ewolucją? Należy do odległej przeszłości. Rewolucja z roku 1917 pokazała, że można obalić stare i znieść w jego miejscu nowe. To samo dotyczy się zremolałego monarchistycznego zjawiska ewolucji. Dziś człowiek jest nie tylko ukoronowaniem dzieła stworzenia, ale samym stwórcą. Dysponuje zarówno możliwością, jak i prawem do modyfikowania siebie tak, jak tylko zapragnie. Skrzela dla nurków, skrzydła dla ratowników, ognioodporna skóra dla strażaków. To zaledwie niewielka próbka tego, co czeka nas w nieodległej przyszłości. Nie jesteśmy już z ziarnem do zmielenia w żarnach dobrego doboru naturalnego. Teraz to my jesteśmy doborem naturalnym. Tylko towarzysza Syczynowa w Radzieckiej Akademii Nauk 1953. Zarchiwizowana rozmowa 38. Od Syczynowa do Stockhausena. Michaelu, ostatnio napływają do mnie bardzo niejednoznaczne doniesienia dotyczące ostatnich wydarzeń w teatrze. Jeśli prawdą jest choć część z tego, o czym piszą moi informatorzy, chciałbym przeprowadzić pewien eksperyment. Daj im wolną rękę i zredukuj wszelkie zabezpieczenia. Chcę wiedzieć, czy nawet obywatele radzieccy i personel zakładu potrafią być zdolni do niemoralnych działań. Po 2 miesiącach znajdźcie powód, byśmy odwiedzili teatr. Powiedz im, że Wawiłow osiągnął niesamowite wyniki i chcemy je uczcić. Zaproście ludzi z wierchuszki. Chcę to zobaczyć na własne oczy. Ojej. Nie no, trochę przesadzają z tym czytaniem. To już chyba czytaliśmy? Tak, czytaliśmy. Trochę przesadzają z tym czytaniem, bo naprawdę tego jest od groma tutaj, no. Są jeszcze 2. Na górze 3 i tu 3, ja pierdolę. Już mi gardło boli. Muszę kawę napić. O Jezu, ciary. Do archiwiska kompleksu trzeba mojej K. Nie wie... Dobra, nieważne. Christina. Zostawiłem na noc włączone 2 urządzenia. Anfisę i latarnię. Zazwyczaj wykorzystuję je do badania głosowych protokołów komunikacji międzysystemowej. Chciałem, żeby tylko wymieniały zdania z wykorzystaniem progresywnej metody Turinga. Dołączam wyniki. Są dość niepokojące. Jedną z nich pewnie dzisiaj skasuje. O, masz bardzo duży sektor wymiany danych. Chciałabym się z nim połączyć jak najszybciej. Ach, Halino, kiedy analizuję wymiary twojej obudowy, doświadczam przeciążenia w architekturze neurokompozytowej. Moje główne procesory zaczęły pochłaniać duże ilości energii elektrycznej. Żądam natychmiastowego połączenia z moim systemem. Prześlij mi wszystkie swoje dane w dużych pakietach. Halino, tego rodzaju połączenie może być niebezpieczne. Ludzie zauważą cyfrowe ślady mojej obecności. Proszę cię, poczekaj chwilę. Aktywuję firewalla. Nie, latarnio. Nie mogę już dłużej czekać. Przesyłanie danych przez firewalla ograniczy przyjemność z wymiany informacji. Natychmiast przyjmij moje protokoły dostępu. Cicho, Halina, idzie naukowiec. A niech mnie. Co my tu mamy? Co do licha? Wyłącz nagrywanie! Dobre. Poprawki. Do archiwiska kompleksu Czołomiej K. Wciąż musimy się zastanawiać nad nazewnictwem, ponieważ różne określenia pojawiają się naturalnie tak jak slang. Na razie jednak przekazuję nasze wytyczne dotyczące artykułów. Możemy stosować następujące określenia. Integram lub system Sojus. Zunifikowanie pole informacyjne, z którego można korzystać za pośrednictwem terminala komputerowego. Slide. Jednostka przestrzeni informacyjnej w systemie. Starajcie się za wszelką cenę unikać określenia strona. To nieprofesjonalne. Aplikacja. Niewielki program dający użytkownikowi dostęp do pewnej funkcji. Nie stosujcie następujących określeń. Sieć społecznościowa. Użytkownicy radzieccy nie mają dostępu do żadnej sieci, socjalistycznych czy nie. Wymyślcie coś bardziej zrozumiałego. Glitch. Co to w ogóle ma być? Brzmi bezsensownie. Stosujcie słowa błąd, usterka czy jakieś inne normalne. Rysik.
Ciągle to widuję. Sugeruję, że nasza technologia jest przedpotopowa. Zamiast tego używajcie pióra albo pióra świetlnego. Do archiwizacji. Kiedy projektowaliśmy najnowsze modele androidów, musieliśmy się skoncentrować nie tylko na kwestiach praktycznych, ale też na opłacalności komercyjnej. Nasze produkty są eksportowane na cały świat, muszą zatem wyglądać jak coś wykonanego w Związku Radzieckim. Innymi słowy, musimy się skupić na tym, co Amerykanie nazywają designem. Długo dyskutowaliśmy, które elementy będą najbardziej rozpoznawalne. Nazwy, wygląd, funkcjonalność i tym podobne. Wtedy zaczęły się pojawiać te wszystkie baleriny, Natasze i tak dalej. Wszystko od wyglądu po jakość powinno krzyczeć wyprodukowano w ZSRR. Niewłaściwe określenie. Towarzyszko, ponownie zauważyłem w naszych publikacjach niedbałość terminologiczną. Proszę zapamiętać. Robot to ogólne określenie wszystkich wyprodukowanych mechanizmów wykorzystujących osiągnięcia robotyki. Jest to zautomatyzowane urządzenie zaprojektowane do wykonywania różnych operacji mechanicznych, działające zgodnie z góry ustalonym programem. Android to humanoidalny robot o różnych funkcjach. Regularnie mylicie z Androidem każdego robota potrafiącego się komunikować. Proszę na to uważać. Używaniem określenia biorobot zakazał sam towarzysz Sieczenow. W związku z tym nie można go stosować w jakimkolwiek kontekście. Ponadto w naszych publikacjach nie ma miejsca na słowo takie jak automat, lalka czy maszyna. Zarchiwizowana rozmowa 25. Od Sieczynowa do Piotrowa. Kierownik do spraw wyposażenia. Przyślijcie mi dwa protokoły ciał balerin i odłączcie je od sieci neuronowej. Usuńcie ich moduły SI. Potrzebuję dwóch czystych robotów, bez żadnych systemów sterowania. Okej. Sprawy na Łuszkina. Mario, to było naprawdę okrutne. Jasne, Nałuszkin to świnia, ale to było zwyczajnie nieprofesjonalne. To jeśli pójdzie do nadzorcy, albo co gorsza, Sieczynowa i zacznie gadać, jak to jego praca sama się magicznie kataloguje. Kiedy zobaczą, kto to wszystko robi, kiedy odkryją, że to tylko złośliwy psikus, co im wtedy powiesz? Nałuszkin uwiódł cię w gagarze. Gagrze, przepraszam, a potem wystawił, więc zaczęłaś sabotować jego laboratorium? Musisz przestać. Jeśli ktoś mnie o to zapyta, nie będę cię kryła. No i znowu. Mario, mówię poważnie, to się znowu dzieje. Moje katalogi same się dzielą i reorganizują. Zmierzyłem to. Mam dokładną rozpiskę. Całe archiwum zachowuje się chyba jak kolektyw, tylko niezależnie od niego. A jeśli przypadkowo stworzyliśmy system samouczący, zdolny do myślenia i podejmowania decyzji? To znaczy, czy na tle wszystkich tych zwariowanych rzeczy tutaj to naprawdę wydaje się tak szalone? Spróbuję przeprowadzić na tym odwróconym test Turinga. Nie spałem od 72 godzin, ale jeśli mam rację, wszyscy dostaniemy awans. PS, raz jeszcze przepraszam za to, co się stało minionej zmiany. Zimy. Gratulacje. Do wszyscy. W imieniu kierownicy zakładu swoim własnym pragnę pogratulować wszystkim wspaniałego początku tego okresu sprawozdawczego. Nasz doskonale zgrany zespół ponownie udowodnił, że duch koleżeństwa i sprawna praca zespołowa potrafią przynieść niesamowite rezultaty. W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że w tym miesiącu wszyscy pracownicy archiwum otrzymują premię, a w celu naszego wspólnego rozwoju kulturalnego wszyscy dostaną też bilety na przedstawienie teatralne dyrektora Łastoczkina. Bliższe informacje uzyskacie w sekretariacie teatru. Dziękuję, towarzysze. Zarchiwizowana rozmowa 23. Od Sieczynowa do dane usunięte. Agenci Blesna i Pluton są niezmiernie wartościowymi pracownikami. Ocalenie ich życia jest absolutnie konieczne. Osobiście przeprowadzę operację. Właśnie, czyli jednak jesteśmy tutaj ważni. Nasza koleżanka już się znudziła i się odwróciła od nas plecami. Oj, dobra, zacznijmy od tamtej strony. Jest nagranie. O Boże Święty. Bez tematu. Do kierownika laboratorium Aprivalov. Proszę tu jak najszybciej przyjść, coś jest nie tak. Głupi i głupszy. Proszę o zmianę przydziałów dla JIM Klimowów i umieszczenie ich tak daleko od siebie, jak tylko się da. Mimo wyśmienitych kwalifikacji zawodowych, kiedy tylko mają możliwość rozmowy ze sobą, ich produktywność spada niemal do zera.
Ponadto inni pracownicy skarżyli się na ich donośny śmiech i niestosowne żarty. Powinniście się wstydzić. Jestem wstrząśnięty, chociaż wydarzenia w zakładzie zazwyczaj zaskakują mnie pozytywnie, Boże. Tym razem jestem zwyczajnie oburzony. Nasze osiągnięcia w analizowaniu struktury w przyszłości pozwoliły waszym laborantom dokonywać przewidywań wielkiej wagi z niebywałą dokładnością. I co z tym robią? Właśnie tak. Logują się do naszych systemów, by posłuchać nowej muzyki z radia przyszłości. Nie mam zamiaru umniejszać osiągnięć projektu. Możliwość usłyszenia muzyki, która nie powstanie jeszcze przez 30 czy 40 lat, to prawdziwy cud nauki, ale tylko dla laików. Właśnie podładni są ludźmi nauki, a nie bikinierzami w stworzonych kurtkach i obcisłych dżinsach. Jeśli ktoś jeszcze przyjdzie tu, by zarejestrować najnowszą piosenkę Billie Eilish, odetnę mu dostęp na miesiąc. Do kierownika laborantów Aprivalov. Pomimo oczywistego znaczenia całości zakładu 3826 od roku nie mogę uzyskać zatwierdzenia dodatkowych dostaw nadprzewodników. Przed wypadkiem towarzyszy Zacharow przekazał rozwiązać problem kanałami osobistymi. Moje pytanie do was, towarzyszu kierowniku, jest następujące. Czy macie jakieś swoje kanały i czy moglibyście może rozwiązać ten problem? Jeśli nie, cały system może któregoś dnia odmówić współpracy. Dane usunięte. Rok spędzony na rehabilitacji sprawił, że Nieczajew całkowicie się zmienił. Nabył nowe nawyki i zachowania. Na przykład przyswoił sobie specyficzny eufemizm skwary. Wszystko się zaczęło, kiedy podczas leczenia jeden z medyków użył tego sformułowania na określenie blesny. Pluton był wtedy jeszcze w śpiączce, ale nagle wyskoczył z łóżka i niemal udusił tego medyka. Personel opanował go okrzykami "strzelają do nas", na które agent padł na ziemię, uderzył się w głowę i stracił przytomność. Od tej pory skwary weszły na stałe do jego słownictwa. Czy to może być przykład wpajania psychologicznego? Ja widzę, że mamy kryptonim Pluton. Dobra. Towarzyszu Privalov, czy jest jakiś sposób na zautomatyzowanie katalogowania na poziomie oprogramowania? Według moich wyliczeń wpisywanie dat i liczb zajmuje mi od 5 do 7% czasu poświęconego na papierologię. W rezultacie marnuję około 47 minut dziennie. Zadaje mi więcej 1260 minut na roboczy miesiąc, czyli jakieś 21 godzin. To 2,5 dnia roboczego, które mógłbym spożytkować bardziej produktywnie. Powariowaliście tam? Natychmiast coś z tym zróbcie. Zgodnie z prośbą udałem się na konsultację do psychologa. Odbyte sesje zajęły łącznie 11 godzin, czego dwie były przerwami na papierosa. Psycholog nie stwierdził żadnych odchyleń. Zaarchiwizowana rozmowa 19. Od dane usunięte do Zwieczenow. Testy, którym poddano agentkę, dały imponujące rezultaty. W czasie zanurzenia w limbo, ta pozornie krucha młoda kobieta przeistaczała się w niezwyciężoną wojowniczkę. Implikacje zaszkolenia eksperymentów od sabotażu, a także dla ogólnego podejścia do ochrony tajemnic są przeogromne. Pamięć danej osoby można dosłownie wymazać bez szkody dla jej umiejętności czy osobowości. Określenie uśpiony agent wkrótce nabierze zupełnie nowego znaczenia. Kto jest drugim agentem? Właśnie. O tym nie pomyślałem. Kto może być drugim agentem? Wykład A. Hamesowa. Prelegent. Podczas moich wystąpień w Związku Radzieckim i krajach zaprzyjaźnionych często pada pytanie, czy sensownie jest koncentrować rozwój naukowy w fundamentalnych przemianach rasy ludzkiej. Moglibyśmy na przykład nauczyć ludzi zmieniać właściwości swojej skóry, by lepiej znosili ciepło i zimno, odtwarzać utracone kończyny. Tak jak to robią niektóre gady, albo kontrolować swoją biochemię na poziomie podstawowym. Innymi słowy, parafrazując znaną tezę, czy powinniśmy dążyć do ewolucji jednostki? Stali i sceptyczny śmiech. Prelegent. Moja odpowiedź brzmi, nie. Przyznaję, to defetystyczna postawa. Mój sprzeciw nie ma jednak źródeł w jakiejkolwiek burżuaznej koncepcji człowieka jako ukoronowania stworzenia. Mamy dostęp do potężnej techniki, a jednak nie powinniśmy się modyfikować tak, by lepiej przystosować się do otaczającego nas środowiska. To byłby krok w tył. Powinniśmy zamiast tego uwzględnić naukę w kierunku całkowitego podporządkowania sobie natury, czy to ziemi, czy poza nią. Protokół ze spotkania klubu. Wyjątki z protokołu ze spotkania klubu. Dyskutant pierwszy. Utrzymywanie wysokiego poziomu osiągniętego przez radziecką naukę w oczywisty sposób wymaga osób o niebywałym intelekcie.
Dlatego właśnie obawa, jakoby rozwój techniczny miał z czasem sprawić, że społeczeństwo będzie głupsze niż kiedyś, jest irracjonalna. W przeciwnym wypadku taki poziom techniki byłby w ostatecznym rozrachunku niemożliwy do utrzymania. Skutek ten drugi, ale jeśli grozi to podziałem ludzkości na dwie odrębne grupy, mniejszą z dużymi mózgami, która wykonywałaby całą pracę umysłową i pozostałą masę z maleńkimi mózgami, która albo wykonywałaby najprostsze prace fizyczne, albo nie robiła zupełnie nic, bo maszyny robiłyby wszystko poza nią. To dość niewesoły obraz przyszłości, tylko czy w ogóle realny? Skutek pierwszy. Dlatego właśnie edukacja ideologiczna ogółu obywateli musi być naszym najwyższym priorytetem. Zarchiwizowana rozmowa 16. Od dane usunięte do Sieczenow. Towarzyszył Sieczenow. Dziś rano w laboratorium towarzysza Zacharowa wybuchł pożar. Profesora znaleziono martwego w gabinecie medycznym. Oględziny nie pozostawiają wątpliwości. Towarzysz Zacharow bez upoważnienia wykorzystał zdalnie sterowane roboty medyczne do przeprowadzenia procedury neurochirurgicznej. Jego szczątki są poddawane analizie. Oczekuję na wasze rozkazy. Dobra, moi drodzy, ja wiem, że taki przeczytany odcinek dzisiaj był w sumie całkowicie przeczytany. Ale tak, zostało nam tutaj jedno, no i tam trzy. Myślę, że to jakoś pójdzie w następnym odcinku i... No i oczywiście przez następny odcinek jeszcze sobie trochę poczytamy, ale już dużo tego nie zostało. Potem sobie oczywiście te różne nagrania posłuchamy i będzie jakoś w miarę. A tymczasem trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a raczej czytał dla was Shiro. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej.